W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Mysłowic, na stary cmentarz parafialny. Cmentarz przy obecnych ulicach Mikołowskiej i Oświęcimskiej został założony w 1811 roku. 17 maja 1811 roku proboszcz Nyga poświęcił krzyż na tym cmentarzu. W pierwszych latach istnienia tego cmentarza notowano w Mysłowicach więcej zgonów niż narodzin. W 1831 roku wybuchła epidemia cholery. W 1847 roku tyfus głodowy, a w 1855 roku ponownie cholera. Cmentarz w związku z tym był kilkakrotnie powiększany, ale ciągle za mały. Pierwsza kaplica powstała w 1858 roku. Została zbudowana przez księdza Ludwika Markiewkę. Pochowano w niej m.in. księdza Ludwika Markiewkę i prebendarza Schmidta. Na tym cmentarzu znajduje się również okazały rodzinny grobowiec, kaplica Klausów, wybudowana w 1870 roku. Za udostępnienie terenu pod jej budowę kasa kościelna otrzymała 1000 talarów, które ówczesny proboszcz przeznaczył na naprawę obmurowania cmentarza. W tym grobowcu chowano później księży mysłowickich. Pochowani zostali tam m.in. ksiądz Ernest Bressler, ksiądz Karol Lelonek, ksiądz Marian Spychalski, ksiądz Alfons Fros i ksiądz Zygmunt Całusiński. Obok kaplicy pochowany jest ksiądz proboszcz Mateusz Nyga. Jest to najstarszy grób na tym cmentarzu, pochodzący z 1839 roku. Zaraz obok grobu księdza Mateusza Nygi stoi grobowiec znanej w mieście rodziny Kuderów, z której pochodził m.in. historyk ksiądz Jan Kudera. W tym grobowcu została pochowana w 1988 roku Maria Kudera, lekarka z zawodu, pisarka z zamiłowania, malarka i turystka. Mając dobry zawód, studiowała jeszcze sztuki piękne w Brukseli. Od wczesnej młodości tworzyła sztuki teatralne, pisała poezję i prozę. Jej utwory były często wystawiane w prywatnej willi pisarki przez młodzież licealną. Wydała tuż przed śmiercią tomik poezji pod tytułem Przywilej i wiersze z podróży. W tej rodzinnej mogile spoczęli Bruno Kudera, zmarł w 1942 roku, adwokat, notariusz, w latach międzywojennych burmistrz Mysłowic, kawaler orderu Pro Ecusia et Punificie. Bracia Stefan i Marian Kuderowie, którzy zginęli w 1944 roku, oraz Joanna Kudera, zmarła w 1972 roku. W 1974 roku na tym cmentarzu spoczął też Władysław Pochmara i jego żona Czesława. Był nauczycielem w gimnazjum męskim w Wysłowicach. Działał czynnie w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Towarzystwie Miłośników Mysłowic. Był prezesem miejscowego towarzystwa czytelni ludowych. Przez parę lat był dyrektorem prywatnego liceum księży Salwatorianów, ale powrócił do Mysłowic i pracował jako historyk w liceum wychowawczyń przedszkoli. Po przejściu na emeryturę działał czynnie dla miasta. W 1962 roku wydał monografię Mysłowic.
Na ulicy Mikołowskiej i Oświęcimskiej i w pobliżu cmentarza znajdują się piękne stare kamienice, które również przedstawiam w tym filmie. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.